Jak już się nie wiedzie, to się nie wiedzie. Doświadczyła tego znana firma TSMC, która w regionie Kijai na Tajwanie zaczęła budowę zakładu zaawansowanego wytwarzania chipów. Otóż kiedy ruszono łopatą i zaczęto, no nie tylko być może łopatą, ale także ciężkim sprzętem, i zaczęto szerokopłaszczyznowe wykopy, wstrzelono się dokładnie w stanowisko archeologiczne. I to nie byle jakie stanowisko, zdaje się, że to będzie stanowisko, które bardzo dużo zmieni w myśleniu historyków i archeologów o przeszłości Chin. Jak donosi gazeta Taipei Times, rozpoczęte w zeszłym miesiącu prace, prace budowlane na obiekcie zostały wstrzymane do czasu opracowania planu konserwacji historycznego odkrycia i dokonania już uprawnionych badań archeologicznych. A tu zakład miał rozpocząć masową produkcję w marcu 2028 roku. No, nie jest jasne, co odkrycie stanowiska będzie oznaczać dla zakładu Kiei w przyszłości. Według tajwańskich mediów, takie historie, że, że wstrzeliwujemy się w trakcie budowy w stanowisko archeologiczne, i to bardzo istotne, co prawda nie są. Bardzo częste i nie są tego typu stanowiska odkrywane w wielu tajwańskich tutaj lokalizacjach przemysłowych, ale też wpływ znaleziska archeologicznego zawsze zależy od jego wagi, położenia i rozmiaru. Według doniesień TSMC zobowiązało się do przestrzegania prawa. Współpracuje z biurem Parku Naukowego Południowego Tajwanu nad nowym rozplanowaniem obiektu, który może objąć na przykład rozpoczęcie prac konstrukcyjnych drugiego zakładu Kiai przed ukończeniem pierwszego. Teoretycznie jest to dosyć częste, że zmieniamy, jeżeli mamy stanowisko archeologiczne, to jeszcze dużej wagi. Zmieniamy tutaj całe prace na obiekcie, ale może to się okazać dużym problemem dla wytwarzania zaawansowanych chipów, bo jest to pierwsza tak duża fabryka, która będzie stosować upakowanie chip on wafer on substrate czyli COWOS, TSMC to jest ich własna technologia, przy tworzeniu coraz większych i wydajniejszych procesorów wielomatrycowych. NVIDIA i AMD, dwa wiodący dostawcy sprzętu Artificial Intelligence, szeroko wykorzystują Kowos w swoich produktach. Gwałtowny wzrost popytu na, na, na akceleratory NVIDIA i AMD w obliczu boomu na sztuczną inteligencję wywarł też zwiększoną presję na zakłady wytwórcze TSMC. A do lata ubiegłego roku ówczesny prezes TSMC Mark Liu Ostrzegał, że fabryki mogą zaspokoić jedynie do 80% zapotrzebowania na czipy Kowos. Wiosną tego roku dział produkcji ujawnił, że, że zamówienia na zaawansowane czipy są już w pełni zarezerwowane do 2025 roku i to aż do wiosny. W związku z tym TSMC Stara się zapewnić dodatkową wydajność, w tym wybudowanie dwóch nowych zakładów, to znaczy ukończenie co najmniej jednego zakładu w regionie Miaoli i dwóch mniejszych zakładów w Jednak jak każdy wiek, kto śledzi branżę półprzewodników, takie obiekty nie powstają z dnia na dzień, a ich ukończenie może zająć lata. Tymczasem Intel przerwał pracę nad fabryką w Izraelu o wartości 25 miliardów dolarów, Powołując się na potrzebę odpowiedzialnego zarządzania kapitałem, czyli brak dogadania się z izraelskim rządem, zaś TSMC w ogóle zastanawia się nad przeniesieniem fabryk chipów z Tajwanu w związku z bezpośrednim zagrożeniem militarnym ze strony Chin. Czyli jak zaczęliśmy na początku: jak się nie wiedzie, to się już nie wiedzie i to po całości.